dzisiejsza uroczystość, tak jak wczoraj wam zasygnalizowałem, z rządzeniem opatrzności Bożej, ma miejsce w uroczystość Maryi Panny Częstochowskiej. I to jest moja zachęta dla naszych braci, ale także dla wszystkich obecnych, abyśmy, przeżywając jakieś momenty ważne w naszym życiu, korzystali z tego, co w danym dniu Bóg nam daje w swoim słowie, w swoim kościele, w naszej rodzinie. Skoro więc dzisiaj Bóg wam daje Maryję jako towarzyszkę tej dzisiejszej uroczystości, to myślę, że dla wszystkich jest zrozumiałe, iż część tej homilii musi dotyczyć jej obecności w naszym życiu. Zobaczcie, że jesteśmy krajem, narodem błogosławionym w tym wymiarze, iż uważamy siebie, i tak rzeczywiście jest, narodem maryjnym, o pobożności maryjnej. Świadczy o tym Maryja Panna w obrazie częstochowskim, ale także wiele innych miejsc i form pobożności, które ku jej czci i przez jej wstawiennictwo wypraszają nam łaski u Pana Boga. Stąd chcę przez to podkreślić, że ten ważny dla was dzień odbywa się pod płaszczem Maryi, pod jej opieką. Po pierwsze, bo jesteście Polakami. Po drugie, dlatego, że z tej pobożności wyrośliście i ją kontynuujecie, a także dlatego, że pierwsze wasze śluby, pierwsza profesja będą składane w jej dniu. I tutaj chciałbym dorzucić dodatkowy element, o którym może wasi rodzice albo rodzina nie wie, nasza prowincja zakonna jest pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej. A więc do tego, że jesteście Polakami, że korzystacie z pobożności maryjnej, wasze życie zakonne będzie odbywało się pod płaszczem Matki Bożej Wniebowziętej. I w wymiarze przyszłości, która was czeka, ten rys, ta tożsamość powinna stać się waszym udziałem. A skoro jesteśmy w dobrej rodzinie, gdzie ona jest matką, no to jej płaszcz obejmuje wszystkie nasze sprawy. Zarówno te osobiste, jak i te wspólnotowe, prowincjalne, jak i te rodzinne. I skoro mówimy, że jako Polacy charakteryzujemy się pobożnością maryjną, a ta pobożność wyrasta ze Słowa Bożego, no to dzisiaj to słowo zaprasza nas do Kany Galilejskiej, gdzie Maryja obok Jezusa pełni bardzo ważną rolę. A co mówi nam, a szczególnie wam w dniu waszej uroczystości? Potwierdza to, że jest obecna w każdej ważnej chwili naszego życia. W każdej chwili, która może być codziennością, które może dokonywać się w drodze, może dokonywać się w wieczerniku, czyli na modlitwie, może dokonywać się pod krzyżem, gdzie wraz z nami cierpi, ale może też dokonywać się jak na weselu, jak w momentach szczególnych. I w tym znaczeniu ona uczestniczy w każdym momencie naszego życia. Stąd jest to kolejny motyw nadziei dla nas, którzy słuchamy Słowa Bożego, że nie ma takiego momentu pospolitego czy niepospolitego w naszym życiu, który byłby wycięty z jej obecności, z jej uczestnictwa. Bo jako matka nie pozwoli sobie na to, by jej syn lub córka zostali bez opieki. I w tym znaczeniu, gdy wczytujemy się w słowo dzisiejszej Ewangelii, ona potwierdza, że dostrzega brak
w życiu człowieka. On dotyczył wina, który możemy potraktować jako symbol tego wszystkiego, czego brakuje w naszym życiu, albo tego wszystkiego, co ubogaca nasze życie, co pomaga nam lepiej żyć. A więc prosi Jezusa o interwencję. A więc jawi się, pokazuje, potwierdza, że jest matką, która prosi Boga o pomoc. Jest matką, która dostrzega potrzeby swoich dzieci. I w tym znaczeniu jest to dla nas przesłanie, byśmy realizując nasze franciszkańskie powołanie lub chrześcijańskie, czerpali z tego faktu nadzieję i wykorzystywali tę informację i tę wiarę, którą w sobie rozwijamy, by tym bardziej prosić ją świadomie o wstawiennictwo, by oddawać jej nasze życie, a wtedy ona wskaże Jezusowi, gdzie Jego łaska ma uzupełnić nasz brak. Ale to Słowo Boże dzisiejsze, wydarzenie z Kany, pokazuje nam Maryję jako nauczycielkę, czyli matka, która uczy swoje dzieci, robi to w sposób bardzo zwięzły. Jej zasadą jest: zróbcie cokolwiek mój syn wam powie. Jest to znana wskazówka, którą zasadniczo w życiu realizujemy, odkrywając powołanie, realizując powołanie, mierząc się z grzechem własnym, staramy się podnosić i robić to, czego Bóg od nas żąda albo do czego nas zachęca. Ale dzisiaj Maryja w sposób jednoznaczny mówi: zrób to w twoim życiu, co powie ci mój syn. I w tym wymiarze możemy to wydarzenie z Kany połączyć z wszystkimi innymi słowami Słowa Bożego, łącznie z pierwszym dzisiejszym czytaniem, w którym Bóg jawi się jako mądrość. Że skoro Maryja mówi: słuchaj Boga, to słuchaj Go dlatego, że cię kocha i nie zaproponuje ci czegoś, co byłoby dla ciebie szkodą. I robi to z mądrością, która nie tylko przewyższa to, co ludzkie, ale jest doskonałe. Nie ma nic lepszego od takiej mądrości. Stąd gdy Bóg w miłości coś ci proponuje, to jest to pewne, jest to trwałe, jest to ważne, zacne, głębokie, sprawcze. A przecież tego w naszym życiu potrzebujemy. Takiej łaski, takiej obecności, takiej współpracy właśnie z takim Bogiem. A wszystko po to, że jak mówi wspomniane pierwsze czytanie, by Bóg mógł objawiać swoją chwałę, by mógł pokazywać, jakim pięknym Bogiem jest. Stąd gdy my tego doświadczamy, to jesteśmy zaproszeni, by naszym życiem pokazać to innym. A jako bracia mniejsi, osoby konsekrowane, to zadanie staje się jeszcze bardziej aktualne niż osoby, które realizują inne powołanie. Zakończę nawiązaniem do pewnego rodzaju symbolu. I proszę, aby wszyscy uczestnicy liturgii, bracia go znają, ale wszyscy inni nie, zwrócili na ten symbol uwagę. Gdy nasi bracia będą składali za chwilę swoje pierwsze śluby, to swoje złożone ręce włożą w moje ręce, które je obejmą. Jest to wyraz przyjęcia ich ślubów, ich życia przez zakon, przez Kościół, ale przede wszystkim przez samego Pana Boga. Stąd ręce ludzkie, w tym przypadku moje, symbolizują ręce Boga, który w tym geście obejmuje całe życie człowieka. I skoro mówiliśmy, że jest to Bóg miłości, Bóg mądrości,
to zobaczcie, że ta opieka jest pełna. I to, co wcześniej powiedzieliśmy o Maryi, że jest przytula, otula nas swoim płaszczem, to ciągle w tym samym kluczu, że podprowadza nas do tych rąk Ojca Niebieskiego, by oddać nas w te ręce. A więc ta profesja dzisiejsza i ten symboliczny gest, on jest już nie symbolem, ale świadomym oddaniem się Bogu, by zrealizować Jego propozycję, Jego powołanie z taką pewnością, że będę miał wszystko to, co niezbędne, by to powołanie zrealizować. Jest to ważna informacja w chwili, kiedy trzeba będzie mierzyć się z tym czy innym grzechem lub trudnością, albo własnym, albo wspólnotowym, albo kościelnym, albo rodzinnym, że te ręce Boga, one są nadal aktualne, nadal będą otulały moje życie. I gdy mówię o rękach, to mówię o tym wszystkim, co Boga dotyczy, co tylko Bóg dać może. A więc jest to przesłanie nadziei, które dzisiaj mówi wam, w przyszłości nie będzie takiej sprawy, takiej trudności, takiego wydarzenia, które byłoby poza moimi rękami. Ale nie wysuwaj rąk swoich z moich. Nie próbuj szukać innych rąk, no bo wtedy tych spraw nie rozwiążesz. Im bardziej one będą wewnątrz rąk Boga, tym łatwiej, tym szybciej, tym skuteczniej będzie można ludzkie, ale także problemy wiary i wiele innych, które w życiu na pewno przyjdą, rozwiązać. Wypada, by polecić was, ale także braci tutaj obecnych, naszą prowincję zakonną Matce Bożej, bo tak jak wspomniałem, jest to rys charakterystyczny naszej duchowości, a dzisiejsze przypomnienie o tym ma służyć nie tylko wam, ale także nam, którzy w tej prowincji realizujemy nasze powołanie dłużej lub krócej. Stąd Matko Bożka Częstochowska, Ty, która otaczałaś i otaczasz opieką naród polski. Prosimy za tych naszych braci i za naszą prowincję, abyśmy kształtując nasze życie według Twoich wskazówek coraz bardziej kochali Ojca, który jest w niebie i słuchali Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.